postanowiliśmy przedstawić Radzie Miasta plan taki, żeby park sięgał nie tylko na tej części, którą wyznaczyliśmy pod park, ale także do ulicy Dolnych Młynów. Natomiast część od ulicy Karmelickiej, ta pierzeja, będzie zabudowywana. Powierzchnia przeznaczona pod park zajmuje w chwili obecnej 80 bodajże 3 ary, więc to nie jest duży park. Niemniej jednak na pewno oczekiwany przez mieszkańców. W poprzednich ustaleniach planu 40% stanowiła zabudowa, a w tej chwili stanowi 6%. Park również w tej zmniejszonej wersji był projektowany przez stronę społeczną. Rozumiem, że teraz również strona społeczna poszerzy ten projekt, bo całe założenie było, że to właśnie mieszkańcy poprzez swoich przedstawicieli zaprojektują ten park. Druga rzecz, pozostaje w takim razie kwestia IPN-u. Ja odbyłem wczoraj rozmowę z panem dyrektorem i z jego zastępczynią do spraw finansowych. I jako alternatywne rozwiązanie przyjęliśmy ewentualność, że przekażemy czy sprzedamy, bo to nie ma innej możliwości, budynek przy placu Matejki. To wszystko po wyłożeniu do publicznego wglądu, cały ten projekt ustaleń zostanie przedstawiony Radzie Miasta do uchwalenia. To potrwa około 4 miesięcy.